jest pokaz kotów rasowych i odbywa się po raz piąty w Grudziądzu. Jak zwykle publiczność dopisała i wielu mieszkańców Grudziądza bardzo zainteresowana kotami. Tu mnie przyszli te koty zobaczyć. Pomimo, że obiekt nie jest duży, ale bardzo przytulny, myślimy, że zostaniemy przy marinie i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej lokalizacji. Na pewno w przyszłym roku również odbędzie się pokaz i jeżeli tylko marina się zgodzi, to będzie to w marinie. Mamy koty we wszystkich czterech kategoriach, czyli kategoria kotów długowłosych, między innymi tam wchodzą persy, brytyjskie długowłose, krótkowłosych, czyli 42 inne rasy, w tym koty rosyjskie niebieskie, egipskie mał, brytyjskie, kategoria półdługowłosych, czyli norweskie leśne, Maine Coony, syberyjskie, ragdole i wiele, wiele innych ras. I kategoria czwarta, czyli koty siamskie i orientalne. Jeżeli chodzi o rasy, to oczywiście mamy bardzo dużo kotów brytyjskich, mamy Maine Coony, mamy koty syberyjskie, mamy najcudowniejsze na świecie, rosyjskie niebieskie, czy najrzadsza rasa świata, egipskie mał, która jest niesamowitą rzadkością. Większość sędziów felinologicznych, którzy widzą kota egipskiego mał, robi duże wow. Jeżeli chodzi o hodowlę kotów, przede wszystkim należy nabyć kota z przeznaczeniem reprodukcyjnym. Cena takiego kota bardzo się różni od ceny kota, którego kupuje się na kolankach. W psach nie ma tego. W psach, kupując zwierzę z rodowodem, możemy je hodować. W kotach kontrakt hodowlany to jest zupełnie inna rzecz niż kontrakt zakupu kota. Należy zarejestrować się w związku. Należy kotu zrobić licencję hodowlaną, czyli kot musi zdobyć dwukrotnie tytuł excellence z wystawy. Musi być dwa razy doskonały, żeby mieć stałą, dożywotnią licencję hodowlaną. I wtedy można myśleć o odpowiednim partnerze dla kotki lub o partnerce dla kocura. Hodowanie nie jest takie proste. Większości ludziom wydaje się, że my siedzimy w domu i głaszczemy koty i mamy szczęśliwe życie. To jest bardzo duży obowiązek. Kot jest jak dziecko. Należy poświęcić mu czas, należy go zrozumieć. To jest taka teoria, która mówi, że pierw Pan Bóg stworzył kota, a później człowieka, żeby go głaskał. Coś w tym jest. Towarzyszenie Hodowców Kotów Rasowych w Polsce zrzesza hodowców z całego kraju, a i nawet z zagranicy. Mamy wielu hodowców francuskich, niemieckich, rosyjskich i z wielu krajów. Stowarzyszenie nadzoruje pracę hodowli. Stowarzyszenie ma swoje komisje hodowlane regionalne, które ewentualnie wysyła na kontrolę. Wydaje dokumentację hodowlaną, czyli na podstawie prawidłowości urodzeń wydaje rodowody dla kociąt. I tutaj od razu, jeżeli chodzi o rodowody, powiem Państwu, że jeżeli ktoś Wam chce sprzedać kota rasowego, ale bez rodowodu, to nie jest kot rasowy. Rodowód jest jedynym dokumentem stwierdzającym rasę i pochodzenie kota. Nie ma innego dokumentu. Rodowód każdemu kotu rasowemu należy się jak umarłemu trumna. Często pseudohodowcy mówią, no tak, urodziło się 7 w miocie, a 7 nie dostaje rodowodu. Jest to nieprawdą. Choćby się w miocie urodziło 100 kociąt, to 100 kociąt dostanie rodowód, bo to jest tylko dokument potwierdzający ich rasę i ich urodzenie. I absolutnie tutaj uprzedzam, żeby nie zwieść się takim sztuczkom pseudohodowców, którzy nie są rzeszeni i mają często niebadane koty, koty, które niosą niewłaściwe cechy. Tak jak mówiłem, u nas kryterium, żeby kot był reprodukcyjny, to jest excellence, ocena excellence. On musi dwukrotnie dostać certyfikat od dwóch różnych sędziów excellence i wtedy może być kotem reprodukcyjnym. To znaczy, że on jest doskonały, że on nie ma żadnych wad ani w charakterze, ani w wyglądzie. I tylko takie cechy może przenosić na potomstwo. Więc bardzo często jest tak, że ktoś mówi, no tak, no ale wy macie drogie koty, no bo u was kosztuje kot 1500, 2000, 3, 4, 5, różnie to bywa, zależy jaka rasa. A gdzieś tam ktoś sprzedaje po 1000 zł, ale bez rodowodu, a to jest ta sama rasa. No tak, tylko że ci ludzie później, którzy kupią 1000 zł, tak wracają po roku do nas, bo ten kot im nie przeżyje. Bardzo często. Z bólem to mówię, olbrzymim bólem. Pewno ciężej mają hodowcy, którzy hodują koty półdługowłose lub długowłose, bo tam jest dużo sierści, częste czesanie. My hodowcy krótkowłosych kotów nie mamy tych problemów. Ale generalnie poza tym specyfika hodowlana jest bardzo podobna dla każdego kota. Proszę pamiętać, że koty rasowe to są koty socjalizowane od wielu pokoleń hodowlanych. To są koty wyzbyte swoich cech negatywnych. One mają tylko te cechy, które przypisane są do rasy, czyli te, które przez wiele pokoleń hodowlanych my hodowcy wyeliminowaliśmy. Taki kot nie ma prawa zareagować agresywnie. Taki kot nie ma prawa niszczyć nam w domu. Ja nie chcę mówić tutaj o przewadze kota rasowego nad kotem dachowym, bo ja kocham dachowce, sam mam dachowca, którego mi podrzucono pod bramę i bardzo go kocham. Natomiast
Różnice ze socjalizacji tego kota są olbrzymie. Jeżeli chodzi o psa, pies jest bardzo kochany, będę bronił psów i bardzo inteligentny, ale pies jest taki, że nie ma swojego charakteru. Jeżeli pies zrobi coś, a jego właściciel zdejmie na niego laczka i mu naszczela tym laczkiem, co oczywiście jest wstrętne i złe, to pies za chwilę przyjdzie z podklonem ogonem i będzie przepraszał i będzie się łasił. Kot jest bardzo podobny do nas. Jeżeli ktoś da nam w mordę, to my się na niego obrazimy. Przynajmniej się obrazimy i będziemy długo na niego obrażeni. Podobnie jest z kotem.